witam wszystkich serdecznie w naszym popołudniowym, tygodniowym nabożeństwie. Mam taką prośbę, abyśmy podjęli pewien wysiłek do tego, aby notować czasami pewne rzeczy, bo jak wiecie, nasza pamięć jest ulotna i bardzo szybko zapominamy o tym, co było mówione. Zachęcam w każdym razie do robienia sobie notatek i ewentualnie później czasami do powrotu do pewnych myśli, bo poruszamy bardzo ważny temat, jakim jest budowanie jedni drugich. Mówimy o Kościele Jezusa Chrystusa, mówimy o zasadach, które panują w Kościele Jezusa Chrystusa. I tak jak na początku czytaliśmy, wszyscy jesteśmy wezwani do tego, żeby nie być nikomu winnym wzajemnej miłości. Gdybyśmy tak nacisnęli na to słowo miłość, ona się w Biblii tak rozświetli w 1 Koryntian 13 rozdziale i tam zobaczymy, czym ta miłość jest, a czym nie jest. Drodzy, a więc mówimy o tym, że jesteśmy członkami jedni drugich. Mówimy o tym, że nie da się funkcjonować bez siebie nawzajem. Tak ciało jest stworzone, że potrzebuje, jeden członek potrzebuje drugiego. I powinniśmy podejmować w tym względzie wysiłki, aby stawać się dojrzałymi członkami ciała Chrystusa, dojrzałymi chrześcijanami. Mówiliśmy o tym, że powinniśmy być oddani jedni drugim. I tutaj akcent bardziej jest położony na te czułe, serdeczne relacje. Abyśmy uczyli się okazywać te uczucia wobec siebie. Że to nie jest na takiej zasadzie, że nic nie mamy do zrobienia, z marsowymi minami przechodzimy jeden koło drugiego, ale że umiemy się do siebie uśmiechnąć, przywitać, zapytać, jak to się ma, zachęcić i tak dalej, i tak dalej. To właśnie jest mowa o tym oddaniu. Później mówiliśmy o szacunku jedni wobec drugich, że powinniśmy umieć sobie okazywać, uczyć się okazywać szacunek. I to w najgłębszym tego rodzaju wymiarze, tak jak Jezus okazał nam, wobec nas, oddając za nas życie, umywając nogi swoim uczniom. Mówiliśmy też o tym, że powinniśmy pilnować jednomyślności, jedności w Kościele. Mamy jej strzec i usilnie o nią zabiegać. Mówiliśmy też o tym, żebyśmy nauczyli się przyjmować jedni drugich. To znaczy, ci, którzy mają bardziej wrażliwe sumienie, aby nie oskarżali od razu tych, którzy mają mocniejsze sumienie, że nie, albo inaczej, że robią rzeczy, na których oni by nie zrobili. I tutaj nie chodzi o kwestię grzechu oczywiście, chodzi o rzeczy, że ktoś ma więcej wolności w danej sprawie, jego sumienie go w tej akurat sprawie nie osądzi, a tego słabego będzie osądzać. Tutaj był przykład, jeden jada jarzyny, drugi jada mięso. A więc tą jarzyną i tym mięsem mogą być różne rzeczy, które, jak mówię, nie są same w sobie grzechem. Stają się grzechem dlatego, który mając przekonanie odnośnie czegoś, że tak nie powinien zrobić, a robi, po prostu grzeszy. Według listu do Rzymian tam jest napisane, że co nie wynika z przekonania, czy ktoś nie działa według przekonania, ten popełnia grzech. A więc powinniśmy pilnować swojego serca, swojego sumienia, aby być w zgodzie z własnym sumieniem, ale też, żeby ci słabsi nie gorszyli się, a ci mocniejsi, żeby nie doprowadzali do zgorszenia tych słabszych. Żeby ci słabsi nie osądzali tych mocniejszych, a nie pogardzali ci mocniejsi tych słabszych. Mówiliśmy też o tym, jak ważna jest kwestia napominania. Zwracaliśmy uwagę na to, że tutaj chodzi o takie bardzo konkretne, jasne, rzeczowe zwracanie uwagi i mówiliśmy, że mogą to robić tylko ci, którzy mają znajomość i działają w oparciu o prawdę Bożego Słowa, wiedzą dlaczego i mają wyraźne biblijne podstawy do tego i powinni to robić pełni dobroci wobec i miłości wobec tych, których napominają. Mówiliśmy o pozdrawianiu.
Jak bardzo ważne jest pozdrowienie, i też chciałbym wziąć pozdrowienia do Świebodzina. Pełne miłości od naszego zboru oczywiście dla nich w sobotę i w niedzielę. Mówiliśmy o tym, że powinniśmy sobie służyć, że powinniśmy służyć jedni drugim i zastanawialiśmy się, i była taka cała gama pytań, czy dostrzegamy w naszym zborze różne elementy, różne aspekty i miłości, i wdzięczności, i zainteresowania i tak dalej. I w ostatnim czasie mówiłem o brzemionach w oparciu o list do Galacjan 6:2, że mamy nosić brzemiona i wcale nie chodzi o to, że tutaj niesiemy troski i zmartwienia kogoś, chociaż to też jest naszym udziałem, ale akurat w tym tekście chodzi zupełnie o coś innego. Chodzi o to, że tym brzemieniem jest brzemię grzechu w życiu mojego brata i mojej siostry. I list do Galacjan uczy nas, że powinniśmy nosić brzemiona, nosić ten ciężar grzechu w życiu brata i siostry, dostrzegać to. Dosłownie tu czytaliśmy tak, list do Galacjan 6:1-2. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Uważajcie przy tym na siebie, abyście wy nie ulegli pokusie. Jedni drugich brzemiona noście. W ten sposób wypełnicie prawo Chrystusowe. A więc apostoł Paweł mówi do duchowych i mówiliśmy, kto może nieść to brzemię, że to powinni robić ludzie duchowi, powinni to robić ci, którzy dostrzegają problem w życiu brata i siostry, i jeśli są pełni miłości, pełni łagodności w tym wszystkim, działają w duchu, a nie w cielesności, pierwsze sprawdzając siebie, powinni zareagować i pomóc danemu bratu, siostrze, którzy borykają się z jakimś grzechem w swoim życiu, aby mogli to brzemię grzechu zrzucić i być wolni. I teraz przechodzimy do kolejnej, już 10. takiej lekcji. Zwróćmy uwagę, że mówimy o tych relacjach, o tym zwrocie jedni drugich, który funkcjonuje w Kościele. My poruszymy 12 takich stwierdzeń jedni drugich, a jest, sądzę, kilkadziesiąt wymienionych w Nowym Testamencie, odnoszących się do relacji w Kościele Jezusa Chrystusa. Kiedy o tym mówimy, czy kiedy Słowo Boże o tym mówi, to mówi po to, abyśmy pracowali nad samymi sobą, zwracali uwagę na samych siebie przede wszystkim i jakby w świetle Bożego Słowa sprawdzali, czy ja właściwie funkcjonuję w moim zborze, wypełniam należycie to polecenie Pana jedni drugich. Dzisiaj chciałbym mówić na temat znoszenia jedni drugich, że mamy się nawzajem znosić. W liście do Efezjan w 4 rozdziale, w wierszu 2 mamy napisane słowo, polecenie Pana: postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Nie wiem, czy zdążyliście zauważyć, ale jakoś bardzo mocno mnie uderzyło, kiedy rozważamy te różne tematy jedni drugich, jak bardzo często w tym, z tym wyrażeniem jedni drugich jest słowo, które mówi łagodność, cichość, miłość. Zupełnie nadaje zupełnie inny ton relacjom niż wszelkie inne gdzieś tam funkcjonujące relacje. W Kościele nie powinno być krzyku, nie powinno być zadzierzystości, nie powinno być, wiecie, takiego nieładnego odzywania się jeden do drugiego. Pismo Święte, Nowy Testament kompletnie przeciwstawia się tego rodzaju działaniu. Jeśli ktoś ma być starszym, to jedna z cech, która powinna go charakteryzować, między innymi, to, że nie powinien być zadzierzysty, czyli taki skory od razu do unoszenia się, do walki z tymi, którzy próbują coś na coś temu starszemu zwrócić uwagę. Ale też on w tych relacjach, jeżeli nawet on próbuje komuś zwrócić uwagę, też nie może być taki zadzierzysty, taki stawiający sprawy
no, w taki sposób, że kogoś, komuś po plecach ciarki przychodzą i wolałby się w ogóle z taką osobą nie spotkać. Nie o to chodzi. Zobaczcie, gdziekolwiek nie zobaczymy, nawet w tym, ci, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Łagodności. A teraz popatrzcie, apostoł Paweł mówi, że mamy się uczyć znosić siebie nawzajem. Wszyscy doskonale wiemy, że każdy z nas jest ideałem. Taki chodzący ideał. Wszyscy wiemy, że tak nie jest. Wszyscy wiemy, że mamy też różnego rodzaju ułomności i przypadłości. To, co brat Wojciech czytał z listu do Rzymian, jest takie piękne tam na koniec tego rozdziału. Przyobleczcie się w Chrystusa. To jest niesamowite. Przyobleczcie się w Chrystusa. Inaczej zewlekajmy z siebie to, co jest i należy, tak przynajmniej mówi Słowo Boże, to, co należy do starego człowieka, a oblekaj się w Chrystusa. No bo Chrystus takim był. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Chrystus takim był. Ja nie widzę Chrystusa zadzierzystego. Ja nie widzę... On wziął czasami, coś ukręcił bicz, ale to działał w zupełnie innym duchu, w inny sposób. Ależ ileż on miał miłości, ileż on miał cierpliwości do ludzi, którzy nawet byli przyprowadzeni do niego, złapani na jawnym grzechu i ci, którzy go złapali jak talibowie, mówią, teraz ucinamy rękę, wyciągamy kamienie i kamionujemy, bo przecież... A Jezus pochyla się, coś pisze na piasku, mówi, jeśli ktoś z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. I Słowo Boże mówi, że ci wielcy w swoich oczach, dumni i pyszni ze swojej własnej doskonałości. Duch Święty musiał tam porządnie działać, dobrze działać. Zawstydzeni jeden za drugim odchodzili. Nikt nie odważył się wziąć kamień. Jezus miał prawo ją potępić. Ale Jezus jest pełen miłosierdzia i nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, ale zbawiać, ratować. Drodzy, a więc musimy sobie zadawać pytanie, jakiego ducha ludźmi jesteśmy. I to jest ciekawe, bo powinienem wiedzieć, jako nowonarodzony, zbawiony człowiek, mający Ducha Bożego, powinienem wiedzieć, jakiego ducha jestem. Ale według Słowa Bożego nie zawsze to jest takie oczywiste w naszym osobistym życiu. Bo zastanawia mnie ta historia, jak apostołowie mówią do Pana, Panie, wiesz co, zrzucimy ogień na tą wioskę i będzie po sprawie, bo oni nie chcieli Cię przyjąć. A co Pan Jezus im powiedział? Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. To znaczy, że czasami muszę się zatrzymać i uświadomić, nie mogę działać według starego człowieka, nie mogę reagować według zasad, które nie obowiązują w Bożym Królestwie, w Kościele Jezusa Chrystusa, które jest częścią Bożego Królestwa. A więc to jest napisane z wszelką pokorą i łagodnością i z cierpliwością. Znoście jedni drugich w miłości. Strasznie dużo do tego znoszenia, bo jest i pokora, i łagodność, i jeszcze mam okazać cierpliwość, jeszcze miłość do kogoś, kto mnie wkurza. Do kogoś, kto mnie irytuje. Jest w kościele, jest moim bratem i siostrą, ale jego postawa, jego zachowanie po prostu mnie czasami wyprowadza, czy chce, że jestem gdzieś na granicy wyprowadzenia z równowagi i mogę zadziałać nie tak, jak powinienem zadziałać. Autor tej książki mówi o koledze, z którym studiował, mieszkał w jednym pokoju. On chrześcijanin i ten chrześcijanin, ale mówi, ten mój przyjaciel był takim egoistą. I mówi, doprowadzał mnie do granic. Starałem się go miłować, starałem się go znosić jak mogłem. Aż w pewnym momencie musiałem zastosować to, co mówi Słowo Boże, napominajcie. Bo gdzieś tam już pewne rzeczy są. I po prostu przyszedł i powiedział w miłości,
jak jego postawa, jak jego zachowanie bardzo go bolą, dotykają. I wiecie, mówi, że pomogło. Pomogło. Nastąpiła zmiana u niego, nastąpiła też u tego autora, nastąpiła też zmiana i Bóg zaczął uzdrawiać i sprawiać, że te relacje stawały się właściwe. Wiecie, czasami, tak jak mówiliśmy z Ewangelii Mateusza, to jeśli grzeszy brat twój przeciwko tobie, idź. Tam mówiliśmy, że ten kontekst pokazuje przede wszystkim na te osobiste relacje jeden z drugim. Idź i porozmawiaj. Ale nie porozmawiaj tak, że on już z tobą w ogóle nie będzie chciał rozmawiać. Tylko porozmawiaj w ten właściwy sposób. Z dobrocią, miłością, troską. Niech on się zastanowi. Powiedz mu o swoim bólu, że to, co robi, to bardzo dotyka ciebie, niszczy twoje życie. A co on zrobi, to już jest jego sprawa. Jeśli nie zrobi, to wtedy mamy prawo wziąć z sobą jednego czy dwóch i jeszcze raz spróbować i tak dalej. A więc zobaczcie, jak interlinearny tekst Nowego Testamentu to tłumaczy. Ten 4:2 Efezjan. Z całą uniżonością serca i delikatnością, z wielkodusznością, znosząc jedni drugich w miłości. No, powiem tak, nie zawsze w sobie odkrywam tą uniżoność, tą taką łagodność. Muszę powiedzieć, że tutaj jest wielkie pole do właściwej postawy, właściwego działania. To słowo delikatność, ono oznacza łaskawość, łagodność, życzliwość. I wiemy, że to słowo należy do owocu, jest częścią owocu Ducha Świętego. W 2 Koryntian 10:1 jest napisane, że Chrystus był właśnie ducha pełnego łagodności. Takiego ducha mamy. Bo Duch Chrystusowy jest w nas, jest w Bożych dzieciach, jest w tych, którzy należą do Pana. Tak więc apostoł Paweł zachęca teraz Kościół, członki ciała Jezusa Chrystusa do tego, abyśmy uczyli się znosić siebie nawzajem. Dlaczego? To jest konieczne i potrzebne. No choćby z tego względu, żeby była zachowana jedność Kościoła, żeby nie było walki w Kościele, żeby nie było kłótni w Kościele, żebyśmy zachowali społeczność na tym właściwym poziomie, jak Bóg chce, żeby był zachowany. To wcale nie oznacza, że mam znosić w taki sposób, że ja go toleruję łaskawie, ale nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Mamy znosić. To słowo znosić w tym tekście, ono oznacza być tolerancyjnym wobec innych, wytrzymywać, wytrwać, znosić cierpliwie, ścierpieć. Inaczej mówiąc, no coś czasami muszę wycierpieć od moich braci i sióstr. Mogę sobie gdzieś tam i czasami sobie gdzieś tam pod nosem ponarzekam. Nie wiem, czy to jest całkiem dobre, ale coś tam, ale nie chcę tego przenosić. Chcę to w sposób właściwy do tej kwestii podejść. A więc zwróćcie uwagę, to słowo znosić oznacza nie tylko tolerować, oznacza wytrzymać, wytrwać, ścierpieć. To słowo tolerować ich słabości, przebaczać tym, którzy zawinili wobec nas. Jeśli znamy swoje własne słabości, możemy lepiej zrozumieć innych i nie powinniśmy mieć trudności z tym tolerowaniem, znoszeniem, wytrzymywaniem drugich. Chyba że ktoś uważa siebie za perfekt, za ideała. No to wtedy rzeczywiście, ale Bóg każe nam spojrzeć przede wszystkim pierwsze na siebie.
W ogóle, jeżeli mam się zabierać do poprawiania kogoś, mówiliśmy o tym, to słowo poprawianie mi się niesamowicie podoba, bo to nie polega na tym, że ja powiem, wiesz, grzeszysz, ale powiem to w taki sposób i to słowo poprawiać tam w liście do Galacjan oznacza przywrócić go do zdrowego, właściwego stanu, aby on mógł właściwie funkcjonować. Wielkie zadanie. Wielkie zadanie. Powiem szczerze, że kiedy nad tym rozmyślałem, to to mnie gdzieś tam łamało. A tutaj mamy znosić siebie w ten właściwy sposób, z całą uniżonością serca, z całą delikatnością i z wielkoduszną. Człowiek wielkoduszny. To nie jest taki człowiek, który tak patrzy i tak punktuje. Tam źle. Nie, on jest wielki, on okazuje wielkie serce, wielkie czasami pobłażanie. Mówi, no okej, okay, no nie jest doskonały, no, no nie zrobił może właściwie, no. Ale dajmy mu szansę, dajmy mu czas. Będziemy się modlić o niego, jeśli trzeba, porozmawiamy we właściwy sposób. W liście do Kolosan Paweł mówi to samo. W trzecim rozdziale od 12 do 13 wiersza list do Kolosan Paweł bardzo podobne rzeczy rozstrzyga, chociaż zupełnie z innej perspektywy. I tutaj pisze tak: dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, bardzo mi się to podoba, dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, pomyśl o sobie, jesteś wybrany przez Boga do społeczności z Bogiem. Masz z Nim społeczność. Nie jesteś jakimś tam, ale wybrany przez Boga. Twoje imię jest zapisane w Księdze Życia. Pan cię zna po imieniu. Pan chodzi z tobą, wybrany przez Boga do społeczności z Bogiem i do tego, abyśmy odziedziczyli Królestwo Boże. Święci. Wybrany i święty. Czyli przez Boga nie tylko wybrany, ale oddzielony do społeczności z Bogiem. Ukochani przez Boga. Przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu, jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Drodzy, gdybyśmy, jak mówię, te sprawy nie dzieją się automatycznie, słuchajcie. To, że mam być serdeczny, to, że mam być uniżonego serca, delikatny, wielko. I ja muszę pracować nad tym w swoim życiu, pozwolić Bogu, Bożemu Słowu przemieniać moje wnętrze, moją duszę, moje działanie. Jestem nowym stworzeniem, ale moja dusza, mój ten wewnętrzny człowiek, moja dusza ciągle potrzebuje, to jest ten proces uświęcenia w moim życiu. To się samo nie stanie, drodzy. Bóg daje nam łaskę, daje nam Ducha Świętego, daje nam moc, ale ty i ja musimy wybierać, aby w taki sposób żyć. Zgadzacie się czy nie? Myślicie podobnie? Że muszę tego chcieć. Że to nie stanie się w taki automatyczny sposób. A więc muszę się też czasami przyjrzeć sobie samemu, jak ja reaguję, jak ja traktuję innych, w jaki sposób się do nich odnoszę, nawet wtedy, kiedy oni mnie nie słyszą, jak o nich mówię. Czy w moim sposobie wypowiadania się o kimś, czy to jest wierzący, czy nie, mówię z pewnym szacunkiem, nie niszcząc godności drugiego człowieka. Bo bardzo szybko jest popaść w tego rodzaju sposób myślenia i mówienia. A ten to taki, a ten taki i tak dalej. Ale my już nie jesteśmy starym człowiekiem. Jesteśmy wybrani, jesteśmy święci, jesteśmy umiłowani przez Boga. Mamy innego ducha, nie ducha tego świata, ale Ducha Bożego, świętego. I owoc ducha jest zupełnie inny od
owocu ciała. Zupełnie inny. Moi drodzy, i nawet kiedy nas nikt nie słyszy. I wiecie, wczoraj czy dzisiaj tak sobie coś powiedziałem, tak bardzo ogólnie, nie mając żadnej może konkretnej osoby na myśli, ale pewno porównując pewne fachy, i zapytałem się, co ja mówię? Boże, przebacz mi. Nie powinienem w ten sposób mówić. Nie wolno nam, nawet przed samymi sobą, czy w jakimś, próbować w jakiś sposób deprecjonować drugiej osoby. Każdy z nas. Każdy z nas. Wierzący, niewierzący, wszyscy zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Halleluja. Każdemu z nas Bóg dał niesamowitą z tego względu godność tego, kim jesteśmy. A cóż dopiero, kiedy staliśmy się Bożymi dziećmi. Królewskim kapłaństwem. Narodem świętym. Słuchajcie, musi się zmienić język, sposób myślenia, sposób mówienia, dlatego że już nie należymy do tego świata i nie naśladujemy sposobu mówienia, zachowania i działania tego świata. Pierwsza rzecz, albo jedna z takich ważniejszych, oprócz tej pokory i łagodności, zwróćmy uwagę, jak bardzo ważna w znoszeniu jest cierpliwość. Okazywanie cierpliwości. No tak, jeżeli coś idzie nie tak, ktoś działa nie tak, mówi nie tak i to nas dotyka, na pewno potrzebujemy być cierpliwi. Dosłownie tutaj musimy to cierpliwie znosić, bo tak mówi Paweł w liście do Efezjan, znoście cierpliwie. Nie wymierzajcie, nie oddawajcie od razu tym samym. Nie reagujmy, wiecie, wet za wet. No to nie są reakcje duchowego człowieka, nie? On mi tak, to ja mu też tak. Ona tak, to ja też tak. Nie, Bóg mówi nie, nie w ten sposób. Dlaczego? Bo Pan chce, żebyśmy duchowo wzrastali, dojrzewali. No, no właśnie, przyoblekali się Chrystusa. Bądźcie przyobleczeni w Niego. Cierpliwość jest tutaj takim, w tych dwóch fragmentach listu do Efezjan i w liście do Kolosan, takim kluczowym słowem. Cierpliwość. Cierpliwość jest częścią owocu Ducha Świętego. Bardzo popatrzcie, jak ten owoc w różnych miejscach występuje. Nie przestajemy, tak pisze Paweł do zboru w Kolosach, 1, 10, 12. Nie przestajemy modlić się, abyście wzrastali w poznaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego, utwierdzeni według Jego chwały ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Bogu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Paweł mówi, modlę się, aby Kolosanie, abyście wy, Kolosanie, wzrastali w poznawaniu Boga i w mocy Jego potęgi wzrastali, utwierdzali się we wszelkiej cierpliwości. Powinienem tego pragnąć. Boże, daj mi cierpliwości. Wiecie, w różnych relacjach potrzebujemy cierpliwości. Mąż do żony, żona do męża, rodzice do dzieci, dzieci do rodziców, w kościele bracia i siostry, w pracy, gdziekolwiek potrzebujemy, żeby był owoc, czy ten fragment owocu ducha, ale ten fragment, który nazywa się, ta część, która nazywa się cierpliwość. Cierpliwe znoszenie ze względu na Pana przeciwności. Ja wiem, że jestem potraktowany niesprawiedliwie. Ja wiem, że on nie powinien w ten sposób. No, ręka świerzbi, ale cierpliwość z wszelką łagodnością, z wielkodusznością. Nie zawsze jest to proste. Dlatego on się modli, abyście przez moc Bożą byli w tym umocnieni. Nie polegajcie na samych sobie. Zdecydujcie się i proście Pana, aby on dał wam siły i mocy według swojej potęgi ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości.
A więc znosić jedni drugich oznacza, że mamy być cierpliwi w stosunku do słabości drugich. Każdemu z nas zdarzają się potknięcia. Jakże łatwo, drodzy, jest wymagać od innych, ale nie od siebie. Wiemy, jak ktoś się powinien zachować. Ale bardzo często zdarza się, że sami nie dostrzegamy swojego niewłaściwego zachowania. Potrafimy określić, jak to powinno być, a gdyby ktoś nam powiedział, no ale słuchaj, tutaj jest, robisz podobnie, to bylibyśmy zszokowani. Jak to jest możliwe? Jakby nie mamy takiego dystansu, nie potrafimy często zobaczyć samych siebie. No dlatego jest potrzebne lustro. W lustrze widzę, jak wyglądam. I Bóg dał nam takie lustro Słowa Bożego, abyśmy się przeglądali w tym lustrze. Dlatego tak ważne jest, abyśmy mieli społeczność z Bożym Słowem. Abym wiedział, pozwolił Bogu, modlił się, Duchu Święty, powiedz mi, jak ja wyglądam wobec lustra Twojego Słowa. Jestem gotowy na Twoją korektę. A więc cierpliwość jest niezwykle ważna w znoszeniu jedni drugich. Niezwykle ważna jest ta świadomość, ja sam nie jestem doskonały. Tylko jeden był doskonały. Jezus Chrystus. Ale Jego wybrani apostołowie popełniali gafę za gafą. Ktoś powiedział, i taką historia gdzieś jest, że aniołowie się za głowy chwycili, że Pan Bóg zlecił 12 swoim apostołom tak ważną kwestię, jaką jest głoszenie Ewangelii. I kiedy patrzymy na charaktery tych ludzi, oni się zmieniają, dojrzewają. Są wybrani, ale nie są doskonali. Piotr porywczy, zapierający się, Tomasz niedowiarek. Wszyscy mu mówią, Pan zmartwychwstał. On mówi, nie. Jak nie dotknę, jak nie włożę palca. Kogo Pan Jezus wybrał? Ale to jest cudowne, że Bóg wybiera niedoskonałych, aby ich używać dla swojej chwały. Używa takiego człowieka jak ty i ja. Oczyszcza, napełnia swoim duchem i używa nas. Kiedy zaczyna nas ktoś denerwować, pomyślmy o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Jego postawie względem nas. Apostoł Paweł, wiecie, jak go sobie pisał w liście do Tymoteusza? On miał... To musiało go nurtować przez cały czas. Jestem największym z grzeszników, bo prześladowałem Kościół Boży. Ile pracy Pan wykonał w jego życiu. I apostoł Paweł wiedział, znał. Były takie momenty w jego służbie, to był heros wiary i namaszczenia, ale były takie momenty, że kiedy mówi, były drzwi otwarte dla zwiastowania Ewangelii, a ja tego nie robiłem. Wiecie dlaczego? Bo był zaniepokojony, zmartwiony tym. Nie wiedział, co się dzieje w Tesalonice. Czemu Tytus, chyba Tytus, czemu, czy Tymoteusz, czemu jeszcze nie przyszedł? I mówi, nie mogłem znaleźć spokoju ducha, chociaż drzwi były otwarte do głoszenia Ewangelii. Człowiek! Jak bardzo potrzebował towarzystwa, osoby, współpracownika, bliskości, aby miał odwagę i wykorzystał możliwości. Słuchajcie, jak to jest niesamowicie ważne, kiedy jesteśmy jedni, jeden blisko drugiego, kiedy w ten sposób dodajemy sobie zachęty, kiedy przez swoją aktywność, zaangażowanie, obecność i to daje siłę, abyśmy podążali do przodu. To jest niesamowicie ważne. Druga rzecz, na którą Paweł zwraca uwagę przy znoszeniu jedni drugich, to jest duch przebaczenia. Znosząc jedni drugich, pisze do Kolosan, i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy.
Znoszenie jedni drugich, jak i posiadanie ducha przebaczenia wyrażają tą samą rzecz. Nie chowam urazy, nie chowam gniewu, nie chowam złości. Przebaczam. Ile razy? Panie, czy do 7 razy, jak on mnie zdenerwuje, mam mu przebaczyć? I Pan Jezus mówi, wiesz, 7 razy to już jest dużo. Okej. Wiecie, jak Pan Jezus odpowiedział? Nie do 7 razy. 70 razy 7 masz przebaczać. Inaczej mówiąc, mamy być ludźmi, którzy mają ducha przebaczenia, którzy trwają w przebaczaniu wobec tych, którzy nas ranią. Znoście jedni drugich w cierpliwości i przebaczając sobie nawzajem. Jak przebaczać? Jak Chrystus mnie przebaczył. Potrzebujemy Bożego przebaczenia, drodzy? Potrzebujemy w ciągu naszych dni, tygodni, miesięcy? Wiele razy. Przychodzimy do Niego, mówimy, wybacz. A Pan odliczy, mówi, wiesz co, wyczerpałeś limit. Pan Jezus mówi, nie. Wiecie, ta historia jest niesamowita, bo tam jest ta historia tych dwóch sług. Jednemu Pan przebaczył ile? 300 denarów, a drugiemu 10 tysięcy talentów. Jak już kiedyś mówiłem przy tym temacie przebaczania, te 10 tysięcy talentów według wartości pieniądza w ówczesnym czasie pozwoliłoby mu żyć 2000 razy po 100 lat. Czyli ile by to było? 200 tysięcy lat? Mógłby żyć za te 10 tysięcy talentów. Nie był w stanie tego spłacić. Nie był w stanie. Mógł oddać siebie, dzieci, żonę do niewoli. Nie był w stanie. Ale zobaczcie, jak on reagował na swojego współbrata, współsługę, który był mu winien 300 denarów, 13, 300 dniówek, niecały rok pracy. Dusił go, wtrącił do więzienia. A Bóg mówi, nie w ten sposób. Wiecie, jeżeli Jezus, popatrzcie, Jezus był fałszywie oskarżany. Śmiano się z Niego, drwiono. Jest o Nim napisane i nie otworzył swoich ust. Szedł jak baranek. Jak owca, którą strzygą, nie ma. Szedł. Piłat mówi, przecież ja mam władzę. Czemu ty milczysz? A Jezus powiedział, nie miałbyś jej, gdyby ci nie była dana z góry. Jezus całkowicie panował nad sytuacją. I to pozwoliło mu zachować czystość i świętość. Drodzy, my wiemy, jak poważnym grzechem jest brak przebaczenia. W modlitwie pańskiej wszyscy modlimy się, odpuść nam tak, jak i my odpuszczamy. A więc modlimy się w modlitwie pańskiej, niech Bóg zastosuje miarę odpuszczania tak, jak my odpuszczamy. A w 11 rozdziale Ewangelii Marka jest napisane, jeżeli nie odpuścicie, to i Ojciec nie odpuści wam waszych grzechów. Czy jest ktoś, komu do tej pory nie możesz przebaczyć? Czy jest ktoś, na którego widok nie możesz patrzeć tak normalnie, spokojnie? To może dobry jest czas, ja to przynajmniej praktykuję. I wiecie, bo w naszym życiu doświadczamy różnych zranień od ludzi, od których byśmy się nie spodziewali. Ale wiem jedno, nie wolno mi trwać w nieprzebaczeniu. Nie wolno mi trwać w chęci jakiegoś rewanżu. Nie wolno mi. I wiecie, próbuję sobie z tym poradzić. Jak sobie próbuję? Jak sobie w ogóle próbujemy? Zaczynamy się modlić i mówię, Boże, błogosławię tą osobę. Błogosławię tą osobę. Wiem, że emocje są bardzo trudne na początek, ale Bóg i z tym nam pomoże. Natomiast niesamowicie w przebaczeniu ważna jest nasza decyzja, nasza wola, nasze pragnienie, że nie będę szukał rewanżu. W imieniu mojego Pana ja go błogosławię. Albo ja ją błogosławię. I wtedy Bóg przychodzi nam na pomoc i daje nam zwycięstwo.
Ja wam mówiłem, modlimy się o tego brata, o tą osobę, która przeżyła taką traumę. Nie wiem, czy ja bym sobie poradził. Nie wiem. Gdybym doświadczył obozu Auschwitz, Mauthausen, nie wiem. Łatwo jest mówić. Ale przypomnę tylko w tym kontekście przebaczenia historię z siostry Corrie ten Boom, która była w Ravensbrück. Wcześniej jej ojca Niemcy zamordowali, później w Ravensbrück zginęła jej siostra. Przez pomyłkę została zwolniona z obozu koncentracyjnego. To była pomyłka jakiegoś tam urzędnika niemieckiego. Ale ja wiem, że my wiemy wszyscy, że to był Boży plan dla jej życia. I ona wtedy powiedziała sobie tak. Ja będę głosić Chrystusa, będę głosić Ewangelię, ale nigdy nie pojadę do Niemiec. Po tym, co Niemcy zrobiły mojemu krajowi, Europie, mnie, nigdy. I wiecie, że pierwszym krajem, do którego Bóg ją posłał, to były Niemcy. I kiedy skończyła zwiastowanie, podchodzi mężczyzna. Wiecie, ja jestem, kiedy to słyszę, ja sam jestem w szoku. Czuję się, powiem, nawet niewygodnie. A to znaczy, że ciągle Pan Bóg musi pracować nade mną. I ten mężczyzna wyciąga rękę i mówi: jestem Bożym dzieckiem, oddałem życie Chrystusowi. Wiem, że mi przebaczył, ale byłem strażnikiem w obozie w Ravensbrück. Proszę mi przebaczyć. Chciałbym, modliłem się o to, żebym mógł spotkać kogoś, kto był w tym obozie i mógłbym go prosić o przebaczenie. Proszę mi wybaczyć. I wyciągnął do niej rękę. Ale ona nie była w stanie. Ona mówi, całe emocje, cała złość, cała jakaś, to wszystko. Mówię, Boże, ja nie dam rady. A on stoi z wyciągniętą ręką i czeka. Proszę mi przebaczyć. I ona mówi, wbrew sobie, wbrew swoim uczuciom, wyciągnęła rękę i mówi, wybaczam. Mówi, gdy to zrobiłam, fala Bożej miłości wypełniła moje wnętrze. I mogłam już teraz nie, jakby na siłę, swoją wolą jedynie, nie uczuciami, wyrazić, wybaczam. Ale mówi, nagle taka Boża miłość mnie napełniła do tego człowieka, że mogłam patrzeć mu prosto w oczy z miłością, jako na mojego brata w Chrystusie. Znoście jedni drugich z cierpliwością, przebaczając sobie nawzajem. I ostatnia rzecz, ja wiem, jak to w niedzielę było z tą ostatnią rzeczą. Ja nie wiem, czemu tak się stało. Widocznie to ciepło było takie, że w każdym razie coś wam powiem w związku z tym. Tam na górze była moja wnuczka z Olą, Julka, a ja tu mówię, że już będę kończył. Ostatnie słowo. Ona mówi, o, dziadek kończy. A ja dalej mówię i za chwilę ona mówi, to nie było ostatnie słowo. Bardzo mi się to podoba. A więc muszę być ostrożny. Dołóżcie wszelkich starań. Tak tutaj jest napisane. Dołóżcie wszelkich starań. Starajcie się zachować jedność ducha. To słowo starajcie oznacza gorliwe zabieganie o daną rzecz. Pewien wysiłek w tym kierunku. Starajcie się zachować, tak samo tutaj, dołóżcie starań, aby znosić jedni drugich. Tutaj w Efezjan 4:3 jest o tym właśnie mowa, jak w kontekście, dokładajcie starań, aby zachować jedność ducha w spójni pokoju. No bo jeżeli nie będziemy umieć siebie znosić, nie będzie jedności.
Dołóżcie starań. A więc usilnie zabiegajmy, aby właśnie w taki sposób postępować. Drodzy, autor proponuje takie kroki i to już będziemy zmierzać do końca. Po pierwsze, aby każdy z nas przyjrzał się samemu sobie, abyśmy byli szczerzy wobec samych siebie, sporządź listę swoich schorzeń, słabości. Co takiego czynię lub czego nie czynię, co irytuje moją żonę, męża, dzieci, rodziców, rodzeństwo czy współlokatora? A więc co czynię albo czego nie czynię, co go irytuje? Co takiego czynię lub nie czynię w miejscu pracy, w szkole, co irytuje współpracowników, nauczycieli czy kolegów? Co takiego czynię lub czego nie czynię, co irytuje moich przyjaciół? Trochę pracy. Trochę zastanowienia nad samym sobą, jeśli chcę wzrastać. Nikt z nas przecież nie jest już gotowym produktem, ideałem. Ciągle wzrastamy do wymiarów, mamy wzrastać w pełni wymiarów Chrystusa. A więc w tych różnych relacjach i domowych, i w pracy, i z przyjaciółmi powinienem się nad tym zastanowić. Kościele. Po drugie, jeśli już udało ci się wyodrębnić niektóre słabości, przeanalizuj je w świetle swojego nastawienia do braci i sióstr. Czy wymagasz więcej od nich niż od siebie? Czy krytykujesz ich w dziedzinach, w których sam jesteś słaby? Wiecie, bardzo często jest tak, że krytyka drugiego jest w tych dziedzinach, w których sami upadamy. Bardzo często. Krok trzeci. Sporządź listę osób wierzących, z którymi masz trudności, szczególnie tych, do których masz jakąś urazę. Bądź szczery wobec siebie. Co jest powodem, że kogoś nie możesz znieść, denerwują cię? Czy dlatego, że kiedyś cię urazili? Czy są świadomi twoich uczuć? Czy twoje uczucia są usprawiedliwione? Czy może jest to tylko twoje przewrażliwienie lub twoje wyobrażenia? Wiecie, bo czasami tak może być, że przypisujemy komuś coś, pewne intencje, a on tego nawet nie jest świadomy i w ogóle to nie zaistniało, bo on się nie uśmiechnął, to widocznie coś ma do mnie, nie przywitał się, to różne rzeczy są. Wiecie, czasami diabeł potrafi z drobiazgu zrobić olbrzymią rzecz, nie? A więc muszę być szczery i muszę to właściwie dowiedzieć się, czy jest w tym jakaś prawda, czy nie. Jeżeli ktoś mnie zranił, sumiennie z całą świadomością przebaczmy. Komukolwiek, kiedykolwiek nas zranili. I on tutaj nawet posuwa się do tego, żeby nawet porozmawiać z taką osobą i tą sprawę rozstrzygnąć, tak aby nie nosić żadnej urazy i winy. Pamiętajmy, że jeśli ktoś z wierzących grzeszy przeciwko nam, w sposób, który wymaga okazania skruchy i upomniałeś tę osobę z miłością, ale nie ma rezultatu, powinniśmy zastosować ten wariant wzięcia z sobą jeszcze jednego czy dwóch osób. Dużo tych rzeczy, kroków, informacji, ale chciałbym, żebyśmy się już modlili. Pomyślmy przez chwilę, albo też módlmy się. Boże, daj mi siłę w różnych sytuacjach okazywać cierpliwość. Żebym był człowiekiem cierpliwym, umiał znosić w cierpliwości, z wielkodusznością. I też pomóż mi, Panie, trwać w przebaczeniu. Powstań.